Po co nam storytelling i story selling? Powiem Ci historię o moim przyjacielu Tomku. Tomek jest szefem sprzedaży i żali mi się. Krzysztof, klienci mają już dość słuchania o cechach, zaletach, korzyściach. Ponieważ Tomek też jest menadżerem, mówi, że to samo czują jego pracownicy. Mają już dość jego motywacyjnych wskazówek i coachingowych rad. A jak w tym pomoże storytelling? Jeśli masz odwagę, naucz się opowiadać historię, wyróżnisz się i to co ciekawie, autentycznie. W mojej książce Storytelling Inspiracyjny wyjaśniam najprostszą definicję storytellingu pomocą trzech słów. Opowiem Ci historię. Opowiem. Storytelling to storytelling, czyli umiejętność opowiadania angażujących, inspirujących historii. Ci, czyli historia musi być adekwatna do Twojego odbiorcy. Jeżeli przestrzelisz się z historią niezrozumiałą, nielogiczną, zbyt skomplikowaną, nieadekwatną kulturowo, no to nie osiągniesz celu. No i historię. Najprostsza definicja historii to bohater i wyzwanie. Bohater, czyli inny pracownik lub klient, celebryta, ktoś słynny lub ty sam. Oraz wyzwanie, czyli postaw tego bohatera przed dylematem, konfliktem wewnętrznym, rozterką, problemem. Skąd zniechęcenie takich tradycyjnych metod sprzedawania? Myślę, że klienci i pracownicy... Mają już dość słuchania rzeczy, które słyszeli już 100 razy. Mają taki radar wyczulony na banał. Jeżeli chcesz być autentyczny i skuteczny, to działaj poniżej radaru, opowiadając historię. Dzięki. Dzięki.